ja poproszę przewodniczącego komisji, pana Łukasza Jaśwca, który jest współodpowiedzialny za te nagrody, bo kierował pracami przy wyborze tych, którzy dzisiaj na tej scenie otrzymują nagrody, a poza tym Łukasz też jest cenionym sportowcem, więc zna się na rzeczy. Mówi, że emerytowanym, ale to nigdy się nie staje emerytem. Dobrze, to ja będę czytał, może zaczniemy od... Pan Mateusz Tofil, zapraszam. Pan Wojciech Karaban. Pani Dominika Kwaszcz. Pan Rafał Bartosz Gruman. Klub Sportowy Husar Bolesławiec. Kolarski Extra Bike Team Bolesławiec. Jak Państwo widzicie, nawet stroje promują nasze miasto. Mówię o koszulkach. Herben. Międzyszkolny Klub Sportowy Bolesławia. No i teraz... Szymon. Mówi, że się nazywa Szymon. Ważny. Serdecznie dziękujemy. Bolesławi. Sławi nasze miasto. No i tutaj często spotykamy na scenie pani Klaudia Peters. Drugi. Ale my się spotykaliśmy też przy tym lokalu, jak wszystkiego lepsze. Będzie, że pan, już pan. Pan Adam Goleński. Następca Łukasz. Pani Sonia Turzyniecka. Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo zaszczycona stając tutaj na tym miejscu i dziękuję ślicznie za wyróżnienie mnie
to na pewno doda mi jeszcze bardziej skrzydeł do promowania Bolesławca, powiatu bolesławieckiego na arenie międzynarodowej. Proszę Państwa, ja nie zdobywam medale dla siebie, ja zdobywam medale dla Was wszystkich, kochani. Ostatnio zasiliłam 5 fundacji, by fundacje te spieniężyły te medale dla osób potrzebujących i zachęcam wszystkich, również tutaj sportowców, żeby chociaż jeden medal swój przeznaczyły na cel charytatywny. Bo czyjaś radość jest naszą radością i jest takie powiedzenie, kochaj bliźniego jak siebie samego. I jeszcze bardzo pragnę podziękować panu Łukaszowi Jaścowi i mojemu trenerowi Ireneuszowi Górze, którzy przyczynili się do tak ogromów moich sukcesów na arenie międzynarodowej. Ostatnim moim sukcesem największym jest Puchar Świata i dzięki temu, że zdobyłam Puchar Świata, to Puchar Świata odbędzie się w Polsce, proszę Państwa. Zapraszam dzisiaj do Gdyni. Odbędzie się to w listopadzie. Jeszcze raz dziękuję za wyróżnienie i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy. W Gdyni była już ekipa filmowa, teraz mogą pojechać kibice. Gratulujemy serdecznie wyróżnionym. Jesteście najlepsi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie. Ja tylko dodam, że klub kolarski Extra Bike Team Bolesławiec dziś po raz pierwszy prezentują swoje nowiutkie stroje. Mariusz Lickiewicz zdradził mi, że dziś przyjechały kurierem. Właśnie kurier przywiózł stroje na dzisiejszą galę. No i mają prezent dla pana prezydenta. A rozmiar będzie dobry? Jak się naciągnie. Ale one są elastyczne, te koszulki. Dziękujemy pięknie, gratulujemy wszystkim nagrodzonym za sport.